serdecznie wszystkich witam w sobotę 25 kwietnia. Zapraszam też do krótkiej refleksji, do zastanowienia się nad dzisiejszymi fragmentami Pisma Świętego. A pochodzą one z Piątej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 30 i z Ewangelii Świętego Jana, z rozdziału 15. Pan znów radować się będzie Twoją pomyślnością, jak radował się Twoimi ojcami. Jezus mówi, jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Otrzymujemy piękne słowa zawierające też piękną obietnicę. Mówią one o pomyślności. Jakże ważne jest to w tych dzisiejszych dniach, kiedy być może wiele osób ma wrażenie, że utraciła swoje szczęście, czy utraciła życiową pomyślność. Podobnie myślał też lud Boży Starego Testamentu i chyba ludzie wszystkich pokoleń, bo życie składa się nie tylko z chwil radosnych, ale także i z wielu trudnych, nieraz bolesnych doświadczeń. Pomimo tego wszystkiego, Pan Bóg mówi, że będzie się radował pomyślnością swojego ludu. Również Pan Jezus mówi, że ci, którzy będą przestrzegać Jego przykazań, będą trwać w Jego miłości. Gdy mówimy o pomyślności, musimy zwrócić uwagę właśnie na Boże przykazania. Bo w zasadzie każdy człowiek pragnie być szczęśliwy i chciałby doświadczać pomyślności, ale być może nie każdy człowiek ma ochotę i jest gotowy na to, żeby przestrzegać Bożych zasad i Bożych przykazań. Jednak Słowo Boże mówi dość jednoznacznie, że ci, którzy chcą doświadczać pomyślności i Bożego błogosławieństwa, powinni przestrzegać przykazań Bożych. W szczególności, gdy słyszymy słowa Pana Jezusa, które mówią o Jego przykazaniach. Wydaje się, że są one wyjątkowo bliskie, ponieważ zwracają uwagę na miłość Boga i na miłość człowieka. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, a bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli będziemy przestrzegać tych przykazań, będziemy trwać w Jego miłości. Przypominają mi się też słowa apostoła Pawła, zapisane w liście do Rzymian, o współuczestniczeniu w radościach i smutkach innych ludzi. Weselcie się z weselącymi się i płaczcie z płaczącymi. Jest to bardzo potrzebne i bardzo bliskie wielu ludziom, którzy chcą towarzyszyć innym w trudnych doświadczeniach, ale też sami, kiedy przechodzimy przez trudne chwile swojego życia, gdy znajdziemy osobę, która będzie chciała podzielić nasze brzemiona, przekonamy się, że o wiele łatwiej jest wędrować przez życie. W czasie wielkanocnym, tuż przed drugą niedzielą po Wielkiej Nocy, słowa Jezusa o przestrzeganiu Jego przykazań i trwaniu w Jego miłości powinny być nam szczególnie bliskie, bo one prowadzą też do radości, do pełni radości. Życzę wszystkim, abyśmy mogli doświadczyć tego w swoim życiu, żebyśmy mogli zarówno uporządkować swoje życie poprzez Boże przykazania, jak i skorzystać z tego, co Bóg daje nam poprzez swoją obietnicę. Łaskawy, dobry Panie i Boże nasz, Tobie chcemy powierzyć nasze życie i Ciebie prosić o Twoje błogosławieństwo i abyś obdarzył nas swoją pomyślnością. Dziękujemy, że Ty radujesz się błogosławieństwem swojego ludu. Amen.